Teraz człowiek, który nie kryje aspiracji bycia ministra finansów. Z tym podatkiem od zbytek to było tak. Przez Sejm szła ustawa deregulacyjna, przygotowywana miesiącami, gdzie było sporo dobrych rzeczy. Na ostatniej prostej PiS, jak to ma w zwyczaju, zrobił tam wrzutkę z tym podatkiem od małych, chorych dzieci. Nasi prawnicy to jako jedyni wychwycili. Jak się spojrzy na głosowanie w sprawie tej właśnie pisowskiej wrzutki, to tylko i wyłącznie Konfederacja była przeciwko. Wszystkie inne partie albo się wstrzymały w sprawie tych konkretnych zapisów o podatku od zrzutek, wrzuconych do dużej ustawy deregulacyjnej, albo w ogóle poparły tą. Ja pewna, że my też głosowaliśmy przeciw. A ja mogę pani pokazać, że pani może być prawie pewna, natomiast nie. Proszę mi dokończyć. Była duża ustawa deregulacyjna, do której PiS wrzucił wrzutkę. To było głosowanie numer 13 na 71. posiedzeniu Sejmu. Konfederacja 12 przeciw, za 224 PiS, KO za 4, Lewica 41, KP, to rozumiem, jest Koalicja Polska, tak, 24, Polska 2057 za. Razem Porozumienie 5. Nie jestem pewna, czy pan. Ale ja czytam ze strony Sejmu. To jest głosowanie. Niech pani mi pozwoli dokończyć, bo ja dopiero zaczynam. Więc było głosowanie w sprawie tej wrzutki i wszyscy państwo albo to popieraliście, albo byliście. Bo pan czytał, że nie wszyscy. Proszę państwa, dokończy. Mogę dokończyć. Pan Mencer. Jako Konfederacja, jako jedyni byliśmy przeciwko. Potem ta nieszczęsna, cała duża ustawa deregulacyjna trafiła do Senatu. Byliśmy przekonani, że tam już jest piłka przed pustą bramką, bo to zostało w międzyczasie nagłośnione i Senat nie zmienił tej ustawy i Senat nie wywalił, kontrolowany przez opozycję. Odrzucenie, to musisz pan doczytać. Gdyby Senat odrzucił tą wrzutkę, to ona by nie przeszła, tak?